Chciałabym zostać architektem w przyszłości. Uwielbiam właśnie projektować różne budowle, domy i inne tego typu właśnie rzeczy. No i dziewczyny, jeśli się boją, to nie mają czego, ponieważ właśnie w naszej klasie jest więcej dziewczyn, więc na pewno się w tym wszystkim odnajdą. Może się wydawać, że jest to trudne, ale wszystko jest do ogarnięcia. Tutaj murujemy, tynkujemy, zbroimy, wykreślamy albo pracujemy na Archicadzie w programie komputerowym dla właśnie architektów. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. No, przede wszystkim fajne w tym kierunku jest to, że możemy pomóc sobie, środowisku, zwierzętom, no i nie niszczymy środowiska, to przede wszystkim. I dajemy po prostu nowe możliwości młodym pokoleniom. Może będą miały lepsze jutro. Bardzo mnie zaciekawiło wiele rzeczy z tego kierunku. No i składaliśmy jakieś panele fotowoltaiczne i słoneczne. Nawet niektóre klasy robiły modele wiatraków. Jeszcze no, zgrzewaliśmy, lutowaliśmy. No, bardzo szeroki kierunek, jak już mówiłam. Wybrałem tą szkołę, ponieważ jest to szkoła z rzadkim kierunkiem, rzadko spotykanym, który jest według mnie bardzo pożądany. Jest on wysoce potrzebny na rynku pracy. Jest to technika elektronik właśnie. Technika elektronik jest kierunkiem, w którym zdecydowanie widać efekty pracy. Jeśli coś stworzysz, to od razu masz te efekty namacalne i widzisz, jak to działa, jak coś zmieniłeś, jak byłeś w stanie na coś wpłynąć, jak byłeś w stanie coś naprawić. Dla mnie to jest przykładowo pasjonujące. Informatyk to jest zdecydowanie bardziej szeroko pojęty kierunek. Tworzenie sieci, bądź składanie komputerów, takie serwisowanie, różne tego typu właśnie rzeczy. A programista to jest stricte właśnie skupiony na programowaniu, na różnych językach programowania, których jest ogrom i których też ogrom jest potrzebny na rynku pracy.